wtorek przyniósł nam niestety rekord, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych w naszym województwie, to 1500 osób. Niestety nie widzimy jeszcze skutków obostrzeń, które obowiązują w naszym kraju od kilkunastu dni, ale oczywiście na to jeszcze jest za wcześnie. Takie pierwsze skutki będą widoczne lub powinny być widoczne tak naprawdę w przyszłym tygodniu. Natomiast oczywiście na tę sytuację epidemiczną wpływ, taki negatywny wpływ na wzrost liczby zachorowań mogą mieć niestety manifestacje, które też są widoczne w wielu dużych miastach naszego województwa, co też może się przełożyć na wzrost liczby zakażonych za 2-3 tygodnie. Także wówczas będziemy też mieć tę wiedzę. Zdecydowana większość ognisk, jakie odnotowaliśmy ostatniej doby, to są ogniska rozproszone, ogniska małe, kilku osobowe. Natomiast wśród tych wszystkich ognisk jest jedno ognisko duże w DPS Nowa Wieś w powiecie lipnowskim. Tam obecnie mamy zakażonych 135 osób, 34 osoby to jest personel, a 101 osób to są pensjonariusze tego DPS-u. Oczywiście w każdym takim przypadku, kiedy mamy osoby zakażone w DPS-ie, te informacje są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Polityki Społecznej jest w kontakcie z dyrekcją takiego DPS-u i tak się dzieje również w przypadku DPS Nowa Wieś. Cały czas też poszerzamy liczbę dostępnych łóżek w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie tych łóżek tak zwanych covidowych jest 1150, z czego 633 są zajęte. I również jeśli chodzi o łóżka respiratorowe, w tej chwili mamy łóżek około 100, gdzie połowa z nich jest obecnie zajęta.